Takim krajem, o którym mało się wie. Jeżeli Polskę się poznaje, to można ją polubić. Polska jako cały kraj dysponuje olbrzymim potencjałem, który warto wykorzystać. Warto go odpowiednio i rozsądnie zagospodarować, a dzięki temu, że właśnie biznes, nauka, nowe pomysły ze sobą współpracują, to ta promocja może przynieść bardzo ciekawe efekty i całkiem niezły wynik ekonomiczny. Promocja służy do przekazania tych informacji, które pozwalają poznać osobę, produkt, firmę, instytucje, tak żeby można było później wyciągać pozytywne wnioski, a Fundacja Polskiego Dla Promocyjnego zajmuje się właśnie promocją zarówno instytucji, jak i ich produktów dla celów gospodarczych głównie, a poprzez konkurs Teraz Polska Promocja staramy się mówić o tym, jak powinna wyglądać promocja oczami młodych ludzi. Przede wszystkim powinniśmy promować energię, która jest w młodych ludziach. To jest taki troszkę komunał, natomiast tak rzeczywiście jest. Patrząc na przedsiębiorczość młodych ludzi, na to, jak łatwo przenikają do nowych branż, myślę, że to jest coś, co wymaga promocji, ale też sam się promuje na zewnątrz kraju. Polska wydawałoby się, że jest krajem powszechnie znanym, przynajmniej w Europie, a może nawet na świecie, ale ta rozpoznawalność jeszcze nie jest taka pełna, jakiej byśmy sobie życzyli. W związku z tym można powiedzieć, że promocja służy większej rozpoznawalności, większemu czy szerszemu przedstawieniu aktywów, które Polska posiada, odbiorcy zagranicznemu. Ale tak jak w części z dzisiejszego seminarium wynikało, promocja może być także użyteczna do wewnątrz. Okazuje się, że badania studentów, które były tutaj prezentowane, wskazują na to, że nie wszyscy jesteśmy jasno i precyzyjnie w stanie określić nasze mocne i słabe strony. Idzie w szczególności o mocne strony w Polsce i promocja w pewnym sensie, można powiedzieć, mobilizuje tych, którzy się nią zajmują, aby jasno i precyzyjnie określić mocne strony i prezentować je na zewnątrz. Bez promocji nie ma szansy na pokazanie tego, co mamy najlepszego do zaoferowania. Może mieć cudowne idee, może mieć wspaniałych ludzi, może mieć kapitalne talenty, możemy je rozwijać wewnętrznie, ale przecież Polska powinna coś oferować światu, ponieważ funkcjonuje na rynku globalnym. W związku z tym układajmy te polskie puzzle i pokazujmy je światu, jak znakomicie mogą mu się przydać.